Witam w kolejnym odcinku na kanale Po co ci te śmieci? W dzisiejszym filmie po raz kolejny zajmiemy się naprawą polskiego gramofonu. Jednak tym razem będzie to Artur WG-903, produkowany od połowy lat 70. w łódzkich zakładach radiowych Fonika. Był on oparty o stereofoniczną wkładkę piezoelektryczną UF-70, jednak był on nowocześniejszy od gramofonów z serii WG-400 i niektórych WG-500, ponieważ posiadał on półautomatykę ramienia, ramię typu S, silnik prądu stałego i napęd paskowy. Jak przystało na serię WG, miał on również wbudowany wzmacniacz audio i sprzedawany był z głośnikami. Te wszystkie zalety i przystępna cena sprawiły, że był on bardzo popularny w swoich czasach. Był on również kupowany jako wyposażenie, na przykład szkół. Gramofon ten dał mi do naprawy Michał z kanału Mój Mały PRL, który wam oczywiście bardzo polecam. Problem wygląda tak, że po prostu nie ma dźwięku. Ani na wyjściu, ani w głośnikach. Więc usterka może leżeć albo gdzieś w połączeniach, na przykład między wkładką a wzmacniaczem, lub w samym wzmacniaczu. Michał włożył już sporo pracy w ten gramofon, bo między innymi wymienił ramię, bo oryginalne było połamane. Co ciekawe, udało mu się zdobyć je nowe. Wymienił też wkładkę i paski, bo jak widzieliście, gramofon kręci bez żadnych problemów. Tak więc moim zadaniem jest tylko odkryć, dlaczego on milczy. A tak wygląda to zaledwie po wykręceniu dwóch śrubek. Widzimy tutaj niewielki transformator sieciowy, silnik napędzający talerz, płytkę chyba w większości zasilania, fotorezystor i żarówkę, której zadaniem jest wykrywanie, czy ramię dobrnęło już do końca płyty i w tym przypadku wyłączanie silnika, no i już właściwą płytkę wzmacniacza. No i oczywiście kilka izostatów. A ten, patrzcie, nie ma do niego żadnych pinów. Czyli po prostu, gdy ten nie jest wciśnięty, no to mamy obroty 33. Ciekawe. W pierwszym kroku trzeba zobaczyć, czy w ogóle napięcie zasilania przechodzi do wzmacniacza. Idzie tam tylko jeden przewód z płytki zasilania, więc dużego problemu ze znalezieniem, który to jest, nie miałem. Uruchamiamy. I mamy tutaj 16,3 V. Napięcie trochę zawyżone, ale nadal w granicach tolerancji. Mamy tutaj stare kondensatory elektrolityczne w zasilaczu, więc sprawdźmy jeszcze, czy nie ma za dużych tętnień. Przełączam na zakres pomiarowy napięcia zmiennego. I nie mamy praktycznie żadnych tętnień. Super! Okej, mam pierwszy trop. Patrzcie, co się wydarzyło przy gnieździe do magnetofonu. Kurczę, to jest wszystko zwarte prawdopodobnie z masą. Ja to poprawię, podłączymy i może ożyje. Taka głupia naprawa byłaby w sumie fajna. No dobra, piękności nie ma, ale przynajmniej już nic się nie zwiera. No to czas na test. W jednym kanale dźwięku nie ma. No i nadal całość milczy. Mam jeszcze taki pomysł, żeby do tamtego gniazda podłączyć sygnał bezpośrednio, na przykład z telefonu. Zobaczę, czy po prostu wzmacniacz działa. I po podłączeniu sygnału z telefonu do wyjścia magnetofonowego wiem już, że wzmacniacz jest sprawny. Jeden. I drugi kanał, czyli problem leży gdzie indziej. Albo gdzieś w połączeniach przewodowych, może w tych stykach przy wkładce, bo wyglądają na zaśniedziałe, albo, mam nadzieję, że nie, w samej wkładce, która jest ponoć nowa i nawet nie odtworzyła całego jednego long playa. Chyba pozostało już tylko zrobić test, czy to teraz zagra. No bo tak, przejście sygnału jest, przed chwilą to pomierzyłem. Piny wyczyściłem i trochę dogiąłem, wkładka z powrotem założona i co? Ech, tutaj cisza, może chociaż drugi kanał postanowi zagrać. I tutaj też cisza.
Mam podejrzenia, że coś może być nie tak jednak z tą wkładką. I powiem wam, że tutaj dziwna sprawa, bo pomiędzy żadnymi pinami nie ma w ogóle żadnych rezystancji. Ja myślę, że tutaj jakieś kilo albo chociaż mega ohmy powinny być. No, dziwna sprawa. Oczywiście mogę się mylić, bo nie sprawdziłem tej informacji. A to nie jest... Właśnie, to jest piezo. A to może to nie jest jednak jednoznaczna oznaka uszkodzenia. O, zobaczcie, tą wkładkę można rozebrać. A tak to wygląda w środku. Nie no, wszystko jest niby całe. Dobra, już wiem, piezo nie musi mieć rezystancji, a wręcz nie powinno. I widzę, albo bardziej słyszę, że połączenie sygnałowe do wkładki jest. Nieco gorzej jest jednak z masą, bo do samej wkładki ona nie dociera. Muszę się jeszcze dokładniej przyjrzeć tamtym pinom i chyba je jeszcze trochę dogiąć. I uwaga, tutaj masę mamy i tutaj też masa jest. No trochę się z tymi pinami tam namęczyłem, bo było to i zaśniedziałe, jakieś kurcze niekoniecznie pasujące do tych tutaj pinów. No ale wygiąłem to jak trzeba i niby połączenie jest. Może teraz to nareszcie zechcę zagrać. Teraz jak trochę postukam wkładką, w ogóle poruszę ramię, no to słychać coś w głośniku. Może będzie dźwięk, uwaga. O. Chcę grać, tylko widzę, że tej płyty nie łapię. Coś musi być nie tak z tym opuszczaniem. Może bardziej tutaj zechcę. Dobra, zróbmy to na razie hardkorowo. Potem muszę tam zajrzeć, co się z tym dzieje. Uwaga. Fajnie wiedzieć, że ta wkładka jest jednak sprawna. Do rozwiązania pozostało jeszcze kilka problemów, ale ten, którym teraz się zajmiemy, są trzeszczące potencjometry. Tutaj zostały zastosowane suwakowe, a na domiar złego są one zamontowane na płycie, która jest, powiedzmy, na górze. Nie mają tutaj nawet filcowych zabezpieczeń, więc bałaganu w środku musi być dużo. Nie obejdzie się bez ich rozebrania i porządnego wyczyszczenia. Całkiem schludna płytka główna. Się zastanawiałem, czemu to jest przykręcone na tyle śrub, a tutaj jest dość fajne rozwiązanie. Bo zobaczcie, dla tych dwóch układów tutaj jest UL1481T. To są wzmacniacze małej częstotliwości, tutaj po prostu zasilające głośniki. Jako radiator został użyty ten tutaj metalowy panel. Fajne rozwiązanie, pomysłowe. O, to jest jakaś ciekawa konstrukcja, patrzcie. Ścieżki oporowe pełne bałaganu są na dole, a nasza ta część ruchoma styka do ścieżek, które są na bokach. No, nawet poza polską Nitrą takiego rozwiązania nie widziałem. Nie wiem po co, ale wygląda to ciekawie. Masakra. Pierwszy potencjometr już wyczyszczony i na swoim miejscu. Teraz trzeba się zająć trzema pozostałymi, ale tym już nie będę was zanudzał, no bo czynność jest dość monotonna. Wszystkie potencjometry już wyczyszczone, zrobiłem to taką metodą, jaką pisaliście mi w komentarzach, czyli najpierw je wyczyściłem z grubsza benzyną ekstrakcyjną, potem przeczyściłem za pomocą kontaktu PR i zmyłem kontakt PR za pomocą benzyny ekstrakcyjnej po raz drugi, po to, aby po prostu już nic tutaj nie zostało, bo z tego, co pisaliście, może to powodować korozję. Dodatkowo już wiem, że takie przepsikiwanie jest masakryczne, bo tutaj właśnie wcześniej została zastosowana ta metoda czyszczenia i no wszystko jest po prostu tłuste. Płyta główna, każdy element tych przycisków, smary się powymywały,
krótko mówiąc, masakra trudna do wyczyszczenia. Mimo że wszystko działa poprawnie, to i tak sprawdzę te kondensatory, jak już rozebrałem to do tego stopnia. Dawaj. Pojemność, kurczę, 65% zawyżona, ale ESR całkiem niezły, no zupełnie w normie. Wiecie co, termin mam krótki, ja obawiam się, że nie znalazłbym tylu takich kondensatorów u siebie, więc ich nie wymienię. No, ta pojemność jest zawyżona, no ale ten ESR jest prawidłowy, wszystko dobrze działa, wiem, że to kontrowersyjna decyzja, no ale na razie tego nie wymienię, może to zostanie zrobione po prostu za jakiś czas w tym konkretnym egzemplarzu. Jak już jestem tutaj z tyłu tego urządzenia, no to przesunę ten ciężarek, ponieważ niestety ramię nie chce samo opadać bez pomocy, więc jak przesunę go bardziej tutaj, no to powinno to zacząć funkcjonować. Gramofon już poskładany w całość, wszystko działa, no to nie pozostało nic innego jak odhaczyć stały punkt moich filmów o gramofonach i głośnikach, czyli pseudotest odsłuchowy. Sygnał z wyjścia gramofonu biegnie do wzmacniacza, czyli trawiaty 301S, którą już dobrze znacie, z której wyjścia słuchawkowego idzie on do Zuma H1, który jest moim nowym zakupem na rzecz kanału. Jest on ustawiony na próbkowanie 48 kHz i 24 bity, czyli w bardzo wysokiej jakości. I tak, mógłbym go teoretycznie podłączyć od razu pod wyjście tego gramofonu, ale wtedy pojawiał się pewien problem z brzmieniem. Było jeszcze gorzej niż jest na przykład teraz. No bo tak, wkładki piezoelektryczne mają taką przypadłość, że muszą być odpowiednio obciążone. Jeśli to obciążenie rezystancyjne jest zbyt duże lub zbyt małe, no to po prostu całość brzmi jeszcze tragiczniej. I tak się składa, że z tym wzmacniaczem gra to chyba najlepiej ze wszystkich urządzeń, które mam, i jakość jest taka sama jak ta, która po prostu idzie na głośniki. I dlatego właśnie go użyję. Słuchać będziemy tych samych płyt co zawsze, czyli Johna Jonesa i Gershwina. Mozarta już nie będzie, bo mi prawie za niego ostatnio film zdjęli. Więc test dźwięku, czas rozpocząć. Więc podsumowując test odsłuchowy, nie da się ukryć, nie zabrzmiało to najlepiej. Dźwięk jest, kurczę, taki trochę nieprzyjemny. Nie ma prawie basów, po ich podkręceniu słychać po prostu dźwięki związane z kręcącą się płytą. Wysokie tony są, ale potrafią być nieraz nieprzyjemne, właśnie szczególnie w jazzie. No nie brzmiało to najlepiej. Dodatkowo to jest wkładka piezoelektryczna, co jest prawdopodobnie powodem tych wszystkich problemów, która również lubi sobie niszczyć płyty, więc na dłuższą metę, słuchając na tym gramofonie fajnych nagrań, można je po prostu zniszczyć. Chociaż nie mam pewności, czy to sam gramofon brzmi tak źle. To, że płyty są w dobrym stanie, wiem i słyszeliście to na innych moich filmach o gramofonach. Że wzmacniacz jest sprawny, wiem, bo w innych testach go używałem i było naprawdę nieźle, a że rejestrator dobrze nagrywa dźwięk, też wiem, bo trochę go potestowałem. Co najwyżej może się po prostu nie dogadywać ten gramofon z tym wzmacniaczem. Główną winę za nie najlepsze brzmienie ponosi tutaj wkładka, która poza tym, że jest piezoelektryczna, jest też zamiennikiem. Może na oryginalne brzmiało to lepiej. Jeśli macie taki gramofon i macie w nim oryginalną wkładkę, dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy.
do całości dokłada też talerz, który jest tutaj w pełni plastikowy, no i ta równomierność tych obrotów no nie jest za dobra. Poza dwoma płytami, które sami słyszeliście, przetestowałem je na innych płytach, innej jakości, z różnymi gatunkami muzycznymi i powiem wam, że nie tylko jazz tutaj brzmi tak masakrycznie. Muzyka klasyczna, poważna, bardziej spokojna, dynamiczniejsza, rap, rock, muzyka rozrywkowa, nawet elektroniczna, wszystko tutaj brzmi po prostu tak samo źle. Ale nie uważam, że jest to taka w pełni nieudana konstrukcja. I fajnie, że udało się to przywrócić do życia, bo wiadomo, nawet jeśli to ma być eksponat, no to fajniejszy będzie taki, który można od czasu do czasu sobie uruchomić i on działa. A podsumowując naprawę, no to było trochę do zrobienia, ale nie były to jakieś arcytrudne rzeczy. Na początku poprawiliśmy luty i piny we wkładce, co przywróciło ten gramofon do życia, zaczął on wydawać jakiekolwiek dźwięki. Potem rozebraliśmy i wyczyściliśmy sobie jeszcze potencjometry, które przestały trzeszczeć. Dodatkowo sprawdziliśmy sobie kondensatory, które tak prawie były sprawne, ale postanowiłem je zostawić. Gramofon działa, a ja dziękuję Wam za oglądanie. Się wykosztowałem na ten rejestrator, ale warto było. Mam większe plany co do tego kanału, więc jeszcze się przyda. Nie będę nim nagrywał całych filmów, bo bym się po prostu zajechał, jeśli chodzi o synchronizowanie tego, ale na pewno część będę nagrywał. Będziecie wreszcie mogli słuchać to w lepszej jakości, bo niestety mój aparat nie posiada wejścia mikrofonowego i stąd takie zamieszanie. I taki jeszcze tip od po co ci te śmieci? Jak naprawiacie gramofon i musicie go wyjąć z jego obudowy i naprawiacie go tak, że musi być do góry nogami, czy nawet leży w ten sposób w ramach testów, no to ja wiadomo, jak go po prostu przełożycie, jest duże prawdopodobieństwo, że uszkodzicie ramię. I tutaj na pomoc przychodzą rolki od taśmy. Jak się postawi taki gramofon na rolkach, można przy nim wygodnie pracować. Koniec filmu, mam pewność, że moi nauczyciele już nie oglądają, a więc pozdrawiam z lekcji przez internet. Jakoś trzeba pracować.